Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Na wstępie, YouTube'owy zestaw obowiązkowy, czyli oświadczenie, że nic, co powiem w tym materiale, nie jest zniechęcaniem kogokolwiek do przyjmowania jakiejkolwiek szczepionki. Co prawda, jak ktoś mnie zna, to jest to dla niego całkowicie oczywiste, no ale na YouTubie trzeba mówić. Rzeczy oczywista i tak zaraz ktoś wstawi ci w usta twoje coś, czego nie powiedziałeś, a potem się do tego przyczepi. No ale takie już życie. Drodzy Państwo, najpierw zacznijmy sobie od źródła. Źródłem do dzisiejszego materiału jest artykuł pana Tomasza Mateusiaka z portalu Onet, a więc jak najbardziej mainstreamowe źródło, a tytuł tego artykułu to Cud pod Giewontem. Dlaczego w regionie, gdzie bawią się setki tysięcy osób, praktycznie nie ma nowych zakażeń? No właśnie dlaczego? I o tym będzie dzisiejszy materiał. Jak to kurde jest, że tam, gdzie według wszelkich prawideł tego co nam mówiono, powinno być najgorzej, po, po prostu. Powinno dojść do w zasadzie epidemicznej hekatomby. A górale powinni mieć dodatkowy szpital koronkowy, bo tak bardzo powinni chorować. To oni kurde wzięli się i zawzięli i nie chorują. Jak to jest kurde możliwe? A potem sobie powyciągamy wnioski, bo w tym artykule będą domysły, dlaczego tak może być. I będą zarówno domysły samych miejscowych, jak i będą domysły ekspertów. I one się w sporej części będą pokrywały. I powiem Wam tak, jeśli jeden z tych domysłów jest prawdziwy, to jest to bardzo dobra wiadomość dla nas, o ile nie spełni się żadna teoria, ale tutaj nie będziemy szli w teorię. Natomiast na miejscu polityków i niektórych ekspertów, to ja bym miał strach kołotyłka. Ale. I to też by mogło tłumaczyć pewne ich bardzo dziwne zachowania. Ostatnio zwłaszcza zachowanie ministra zdrowia, który wyszedł przed szereg i de facto zarzucił korporacji Pfizer nietyczność i przedkładanie chęci zarabiania pieniędzy nad dobro pacjentów, coś, coś takiego. Swoją drogą od tego czasu pan minister niedzielski niedzielski jest schowany medialnie, nawet informacje o nowych wariantach. A, a po podelcie mamy już dwa. Yy, mamy mamy... kappę, to jest ostatnio. I jakąś tam nową? Przepraszam, już powoli się w tym wszystkim gubię. Lambda, o, lambda mamy lambda, lambda już mamy w Polsce, a kappę mamy blisko, blisko granic Polski. I powiem wam, że. No, mm, no. No, już nawet to ogłaszał wiceminister. Tą lambdę, Bo pan na ministra schowali, jak cholera. Ale może zróbmy tak. Najpierw przeczytam ten artykuł. Będę tak trochę na bieżąco komentował, tam dopowiadał pewne treści. A potem po przeczytaniu zrobimy sobie taki mocny komentarz, w którym powiem, co moim zdaniem to oznacza. Dla całego kraju i jakie są w związku z tym moje prognozy, ale tylko w związku z tym artykułem, nie w ogóle jakie są moje prognozy, tylko jeśli to co jest w tym artykule okaże się prawdą, to jakie są moje prognozy, bo, bo są pozytywne. Kurde, to jest generalnie pozytywny vlog. Ja bym bardzo chciał, żeby było dobrze. A jak politykom będzie to oznaczało, że dla polityków będzie gorzej, to wiecie, jeśli dobrze dla narodu oznacza gorzej dla polityków, to... to chyba świadczy o tych politykach, nie? I generalnie mam gdzieś ich dobro, bo mnie interesuje dobro narodu. Trudno... To yy, no tak, no mnie interesuje dobro Polski, Polaków, też różnych innych narodowości, które żyją w naszym kraju, ale przede wszystkim Polski i Polaków. I innych narodowości, ale... Tutaj mamy całkowitą zbieżność. Chyba nikt, kurde, nie chce chorować, nie? No to chyba nie znam takiego narodu, który by chciał chorować. Dobra, kochani moi, lecimy, bo, bo za dużo. Onet. Cud pod Giewontem. Dlaczego w regionie, gdzie bawią się setki tysięcy osób, praktycznie nie ma nowych zakażeń? Mateusz. Mateusiak. W ostatnich dniach do Polski docierają informacje o rosnącej liczbie zakażeń. W Hiszpanii, Grecji, Turcji czy Włoszech, we wszystkich tych krajach nowymi ogniskami pandemii COVID-19 mają być miejscowości turystyczne, w których miejscowi mieszają się z turystami i w ten sposób przekazują sobie koronawirusa. Tymczasem na Podhalu, choć od przeszłego miesiąca, region ten y, zapełniony jest turystami, nowych infekcji prawie nie ma. No, tak dobrze od przeszło miesiąca, no bo to jest artykuł z poniedziałku, z poniedziałku 9 sierpnia, no to cały lipiec, 9 dni sierpnia i już tak mi się wydaje, że po koniec czerwca ludzie przyjeżdżali na... do Zakopca i do okolic, to muszę Pitonia, ja, ja spytać, Sebastiana, pozdrawiam cię w ogóle, Sebastianie, mam nadzieję, że uda mi się przyjechać w tym roku w zimę do Zakopca, to mam nadzieję, że uda się Wypić grzańca. No ale tak mi się wydaje, że to tak dłużej ten sezon tam trwał, się wcześniej zaczyna. Zwłaszcza, że w tym roku te wakacje, to takie wiecie, gdzie te lekcje były zdalne, no to łatwo, po wystawieniu ocen, to naprawdę łatwo było zabrać ze sobą laptopa. I te zajęcia zdal po wystawieniu ocen, jak już i tak ich nie mogą zmienić, po, zatwierd Przepraszam, po zatwierdzeniu ocen po Radzie Pedagogicznej, sobie pojechać na wakacje i tylko co jakiś czas tam, no tak, tak, ja tu jestem, oczywiście jestem, hej, 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 hej. Zatem z tego co wiem, to w większości szkół w ogóle i tak to olewali. Jak to jest możliwe? Zastanawia się Bartłomiej Stasik, mieszkaniec Zakopanego. Prowadzę z żoną mały pensjonat. Codziennie spotykam dziesiątki obcych osób. Nie ma szans, by nie mieć z nimi bliskiego kontaktu. Sprzątam po gościach pokoje, wożę ich swoim busem, na którym dorabiam. Przy tym nie choruję i nikt, kogo znam, nie ma dziś żadnych objawów COVID-19. Mhm. Tutaj są dwie bardzo ważne informacje. Ten pan wozi tych ludzi busem, czyli znajduje się z ludźmi w małym pomieszczeniu. A także no, prowadzi pensjonat. Czyli cały ten pensjonat, gdyby tam przyszedł coś chory, to byłby wypełniony wirusem. Przecież nam tak mówią, że przynajmniej, że wirus to był strasznie zaraźliwy. A ta delta to, że jest w ogóle niesamowicie zaraźliwa, że tam człowiek na ciebie chuchnie. Nawet nie kichnie czy prychnie, tylko chuchnie i od razu łapiesz. Przez ostatnie 30 dni nowych przypadków zakażeń koronawirusem w powiecie tatrzańskim było 9. Czyli kochani, to wychodzi na. Jedno na 3-4 dni. Zazwyczaj miejscowy sanepid odnotowuje jeden taki przypadek, po czym następuje kilka dni, gdy nowych zakażeń nie ma wcale. To oznacza, że od chorego nie zarażają się nawet jego najbliżsi. Mhm. A pamiętajmy, że ten chory idzie do domu, nie? I mieszka w domu. Czyli też napełnia całą chatę, że się tak wyraża, koronką. Nie zarażają się. Górale mają, yy, górale mają na małą liczbę zachorowań dwie odpowiedzi. Podobnie jak naukowce. No ja mam trochę więcej odpowiedzi. Niektóre są bardzo nazwijmy to teoriowe, więc tutaj nie będziemy ich przytaczać. Yy, ale niektóre są takie nieteoriowe i ty sobie przytoczymy. Ale przede wszystkim wyciągniemy wnioski. Zakopane. Środek wakacji. Anno Domini 2021. W mieście i okolicznych miejscowościach, według szacunków branży turystycznej, przebywa dziś lekko licząc pół miliona osób. Dodajmy, że jest to bardzo mały region i zakopany jest po prostu zatłoczony jak cholera. Na krupówkach to naprawdę ciężko yy, igłę wcisnąć. Liczba, liczba ta jeszcze wzrośnie w okolicach 15 sierpnia, kiedy ze względu na Przypadające w ten dzień święto jest od lat szczytem wakacyjnego sezonu w górach. Turyści licznie spacerują po krupówkach, zdobywają szczyty. Te zdobywanie szczytów, drodzy Państwo, warto zwrócić uwagę, że odbywa się w takich oto warunkach, że znaczy, jakby to ładnie powiedzieć. No, ja się czasem czułem na szlakach turystycznych w okolicy Zakopanego, jak na Marszałkowskiej. Że generalnie człowiek koło człowieka. I się tak szło jeden za drugim, jeden za drugim, a z drugiej strony też, jeden za drugim. Tak się w tłumie szło. No, dystansu tam nikt nie trzymał. I teraz też nikt nie trzyma. Wiem, bo się dojadywałem. No, na powietrzu maseczek nikt nie nosi. Więc powinni się zarażać jak cholera. O... A się nie zaraża. Mm -hmm. Jeszcze raz. Turyści licznie spacerujący po Krupówkach, zdobywający szczyty i doliny w Tatrach, jedzą w restauracjach czy bawią się w dyskotekach. W większości wypadków o dystansie społecznym mowy tu nie ma, dokładnie, bo ludzie rozróżnieni urlopem całkowicie o koronawirusie zapomnieli. Tymczasem w ostatnich tygodniach słyszeliśmy o nagłych wzrostach zakażeń. Na przykład w wielu miejscach w Chorwacji Konieczne było wprowadzenie nowych obostrzeń, by choć w części uratować sezon turystyczny. Podobnie jest w Antalii w Turcji. Większość krajów mocno dotkniętych wariantem Delta to miejsca oblegane przez turystów. Czarny scenariusz się nie sprawdza. Jeszcze przed wakacjami lekarze epidemiolodzy przestrzegali Polaków, że brak respektowania zasad dystansu sanitarnego skończy się wzrostem zachorowań i czwartą falą COVID-19. Dziś, patrząc na Podhale wydaje się, że zapo zapowiedzi te jednak na razie się nie sprawdzają. No, pan minister Niedzielski w RMF-ie twierdził, że już mamy tą czwartą, czwartą falę, co prawda, no ale te liczby zachorowań są. Generalnie w Polsce mniej więcej 1 czwarta tego, co była o tej porze w zeszłym roku, czyli dużo mniej, tak generalnie. I co jeszcze warto to powiedzieć? To to, że te wzrosty nie są za dynamiczne. A nawet w poniedziałek, 9, 9 sierpnia, była albo odwrócenie trendu, albo korekta, bo w poniedziałek, 9 sierpnia 2021 było mniej przypadków niż w poprzedni poniedziałek, czyli tydzień do tygodnia było mniej przypadków. Czyli albo to jest... No, na ten temat może będzie oddzielny vlog, tylko muszę poczekać, aż będzie jeszcze jeden, dwa dni, żeby zobaczyć, czy, czy to była korekta, czy odwrócenie trendu. Jak odwrócenie trendu, to ja się bardzo ucieszę. Eee, ale pisowcy mają przechlapane. Ale ja się ucieszę, bo ja jestem dla dobra Polski. Region, choć bawi tu tak dużo osób, które przyjechały z różnych części Polski, nie jest żadną czerwoną plamą na mapie nowych zakażeń. W powiecie Taczańskim tych praktycznie bowiem nie ma. Patrząc na dane udostępnione przez główny inspektora sanitarny, przez ostatnie 30 dni nowych przypadków zakażeń koronawirusa w powiecie Taczańskim było 9. Zazna zazwyczaj miejscowy, miejscowy sanepid odnotowuje je jednak tak, jeden taki przypadek, po czym następuje kilka dni, gdy nowych zakażeń nie ma wcale. To oznacza, że od chorego nie zarażają się nawet jego najbliżsi. Ani jednego pacjenta w szpitalach. Odwrót pandemii na Podhalu widać także w dwóch miejscow miejscowych szpitalach. Ten w nowym targu nie ma już u siebie ani jednego pacjenta covidowego. A to jest bardzo ważny sygnał, że sprawa nie dotyczy wyłącznie e, zakopanego, ale całego regionu. No, Nowy targ jest dość daleko od zakopca i on tam zbiera chorych z naprawdę sporego obszaru. Nie ma ani jednego. Pacjenta z koronką stosowny oddział jest zamknięty. Ciekawe czy lekarze pracują gdzie indziej, czy mają płacone za to, że nie pracują. No a ludzie, którzy potrzebowaliby ich pomocy, nie mogą dostać pomocy, bo oni są na covidowym. Ale to jest inna kwestia. Z kolei koronawirusowy oddział w szpitalu w Zakopanem teoretycznie działa, ale nie ma obecnie pod swoją opieką ani jednego cho chorego. No czyli tutaj już na pewno raczej na pewno mają płacone za Opiekę nad pacjentami, których nie ma. I tu trzeba sobie zadać pytanie: jak to jest możliwe? Zastanawia się Bartłomiej Stasik, mieszkaniec Zakopanego. Prowadzę z żoną mały pensjonat. Codziennie spotykam dziesiątki obcych osób. Nie ma szans, by nie mieć z nimi bliskiego kontaktu. Sprzątam po gościach pokoje, wożę ich swoim busem, na którym dorabiam. Przy tym nie choruję i nikt, kogo znam, nie ma na dziś żadnych objawów COVID-19. To wszystko w sytuacji, gdy w górach poziom zaszczepienia społeczeństwa nie jest zbyt wysoki. W skali powiatu to 27%. Najmniej osób, ponad 40%, zaszczepiło się. Przepraszam, najwięcej. O, o, to dziwne. No, tak było góralskie weto i tak dalej. kopiarczycy się tam nie chcieli. Najwięcej osób w samym zakopanem. Zaszczepiło się 40% osób. Najmniej, bo 19,2% w gminie Biały Dunajec. Jeszcze raz to przeczytajmy. To wszystko w sytuacji, gdy w górach poziom zaszczepienia społeczeństwa nie jest zbyt wysoki. W skali powiatu to 27% najwięcej osób ponad 40 zaszczepiło się w samym Zakopanem, a to jest i tak mniej niż średnia krajowa. Najwięcej, bo 19,2% w gminie Biały Dunajec. Ja sama, gdy tylko mogłam, poszłam się zaszczepić, mówi Maria Zubek, mieszkanka zakopanego. Gdy później widzi widziałam, że zbliżają się wakacje, a liczba szczepień spadła, byłam przerażona. Dałam się, że w połowie wakacji cały region stanie, a szpitale będą pełne. Przy takiej ilości turystów, yy, jaka do nas przyjechała, wysoka transmisja wirusa była moim zdaniem pewna. Chwała Bogu! Statystyki, jak nie poszły do góry, tak nie idą, to musi mieć jakieś wytłumaczenie. Dwie teorie, która z nich jest prawdziwa. Ja do siebie dołożę jeszcze kilka innych. Wytłumaczenia. Górale mają dwa, a zaraz będą eksperci. Dla części osób fakt, że w szczycie sezonu zachorowań w regionie nie ma, to dowód na to, że pandemia COVID-19 nie jest tak groźna, jak sądzą naukowcy. Jest jednak i drugie wytłumaczenie. Zdaniem wielu osób, obecna sytuacja jest spowodowana, spowodowana faktem, że większość mieszkańców Podhala zakażenie koronawirusem ma już. Dawno za sobą i górale nabyli odporność zbiorową. Na dobrą sprawę mamy już przecież czwarty covidowy sezon turystyczny, mówi Dariusz Barański, mieszkaniec Witowa. Chorzy mogli już być u nas w ferie i w wakacje 2020, później przyjechali w czasie tegorocznej zimy gdy rząd na chwilę zluzował lockdown. Ja dodam jeszcze to, że górale mieli generalnie akcję otwieramy, czy tam góralskie veto i generalnie na nielegalu w 2021 roku na Podhalu to było od cholery ludzi. Mhm. Mhm. Przyjeżdżają też teraz. Górali byli w tym czasie narażeni na różne szczepy SARS-CoV-2 z różnych części Polski i to spowodowało, że na większą z nich się uodpornili. Większość z nich się uodpornili. Mój komentarz będzie za chwilę. Czy ta ostatnia teoria może być prawdziwa? Bo, by to sprawdzić, trzeba by szybko przeprowadzić wśród mieszkańców regionu akcję testowania badających poziom, ba, ba, testów badających poziom przeciwciał. Wówczas mogłaby się okazać, że region faktycznie ma odporność zbiorową i to w dużej mierze nabytą naturalnie. I bez szczepień. No, dodajmy do tego jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy. Informacja, zaraz powiemy, co mówią naukowcy. Naukowcy od razu mówią, jeden mówi, że to nie, ale nie mówi dlaczego, a drugi się z nimi zgadza. No, jak. Naukowiec mówi, że to na pewno niemożliwe, ale nie poddaje wytłumaczenia. dla mnie jest mniej wiarygodny niż ten drugi naukowiec, ale nieważne. Ważne tutaj, żeby dodać jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Ja osobiście nie wierzę, że tylko górale mają odporność zbiorową. To by znaczyło, że my wszyscy Polacy mamy odporność zbiorową. Dlaczego? Odporność zbiorowa działa mniej więcej także nie tak, że wszyscy są odporni. Tylko że większość ludzi jest odporna w danej społeczeństwie, w związku z tym wirus nie ma z kogo na kogo przeskoczyć, bo nawet jak się zdarzy jakiś zakażony, to z dużą prawdopodobieństwem, zanim się wyleczy lub umrze, będzie spotykał samych odpornych i ten wirus po prostu nie przeskoczy na kogoś innego. I gdyby tylko górale mieli odporność biorową, to taka sytuacja by pasowała, ale Całkowicie poza sezonem. Poza, poza Wirus bowiem nie rozpoznaje górl czy ceper, tylko człowiek, to jedziemy. I w tym momencie, jak tam by było, nie wiem ilu jest górali, ale chyba 20-30 tysięcy, nie więcej. Jak do nich się dołoży pół miliona obcych I jak ci obcy by nie mieli odporności zbiorowej, to wirus by cały czas przeskakiwał. Oczywiście przeskakiwałby by głównie z turysty, na turystę, z turysty, z ale co jakiś czas wyhaczyłby też nieodpornego Zakopianczyka czy nieodpor, nieodpornego Górala. Więc i tu mój optymizm. Jeśli jest to bowiem rzeczywiście wynikiem zdobycia naturalnej odporności, która rzeczywiście wśród górali zapewne jest większa, bo olewali obostrzenia równo, w związku z tym na pewno no, no bardziej mieli yy, kontakt z wirusem. No to by znaczyło, że. Ale oni mogą mieć większe, ale generalnie, że my jako społeczeństwo już powoli nabywamy odporność zbiorową, albo już ją nabraliśmy. Tylko, wiecie, też są różne poziomy większa, mniejsza, nie? A to by było dla nas niesamowicie, wręcz optymistyczne, bo to by oznaczało, że ta czwarta fala no, może istnieć głównie w umyśle ministra zdrowia i pisowców i może nie nadejść w praktyce. A to by oznaczało, że wszyscy ci, którzy zrobili pewne rzeczy, przestraszeni przez nich czwartą falą i tylko dlatego, lub też przestraszeni przez nich, że będą dolegliwości wprowadzać, no to się wściekną. I to bardzo, bardzo po całości. Zwłaszcza, że, i sprawdziłem te dane, wśród górali wcześniej nie było zwiększonej umieralności na koronkę. To nie, bo, czyli, jeśli górale nabyli naturalną odporność, to nie nabyli jej kosztem zwiększonej ilości zgonów. A to by znaczyło, że nie stosując obostrzeń, moglibyśmy mieć już to z, głowo, z głowy, nie byłoby zarnięcia gospodarki i nie byłoby zwiększonych kosztów wśród życia ludzkiego. Natomiast być może uratowalibyśmy dużo żyć ludzkich, bo tam bodajże 100 tysięcy było nadprogramowych zgonów wśród ludzi, którzy w ogóle nie mieli koronki. I jak to by się okazało prawdą, to ludzie PiSowi nie wybaczą. Jeszcze raz podkreślę, nie zniechęcam nikogo od szczepień, nie zachęcam nikogo do łamania obostrzeń, broń Boże. Obostrzenia i tak dalej, i tak dalej. To trzeba podkreślać na YouTubie bardzo często. Natomiast, no natomiast takie wnioski... Ale mogą być też inne wytłumaczenia, żeby nie było. Żeby też nie było hura optymizmu i naprawdę, żeby nikt nie stracił czujności. No, Moim zdaniem trzeba się cały czas bardzo pilnować, starać się żyć jak najzdrowiej i, tak i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, że się tak wyrażę, że to jest ważne. Ale czytamy dalej. Mhm. O sprawę zapytaliśmy polskich epidemiologów. Ci różnią się w swoich opiniach. Nie ma badań, które pokazują, że można osiągnąć odporność zbiorową w tak dużej społeczności jak Góralska bez szczepień. Nie skomentuję tego. No. A te, jak wiadomo, na podhalu idą słabo. Mówi doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Dzieciątkowski, mikrobiolog i wirusolog Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na Podhalu jest obecnie mało zakażeń, nawet pomimo setek tysięcy turystów, którzy tu przebywają, bo okres inkubacji wirusa w organizmie ludzkim wynosi 7 dni, mhm. a 30 dni to więcej niż 7 czy mniej niż 7. Wiecie, ja nie chcę tam pana profesora pouczać, choć to profesor nie od matematyki, to, to, to może nie wie, ale w 30 dniach to się mieści siódemka cztery razy jeszcze troszeczkę. E, więc no, gdyby ci gdyby no, zgodnie z tym, co powiedział pan profesor, to okej, okay, górale powinni zacząć chorować po siedmiu dniach. A minęło 30. Więc przez pierwsze 7 dni wszystko tak, jak pan profesor mówi. Ale minęło 7 dni, bo oni dalej nie chorują. Dalej, co mówi pan profesor. Wiele osób, które zakażą się w górach, ewentualne objawy choroby zobaczy, więc już po powrocie do domu. Mówi doktor, OK, ale to dotyczy tylko ludzi, którzy, tylko turystów. A my tu zwracamy uwagę na miejscowych. Czyli to tak trochę nie na temat. Ale nawet, ok, skupmy się na turystach. Po pierwsze, w polskiej tradycji większość ludzi na urlop jedzie na dwa tygodnie. Czyli zgodnie ze statystyką, połowa tych ludzi zaraziłaby się statystycznie przed upłynięciem siedmiu dni. A druga połowa po upłynięciu 7 dni. OK, Ta druga połowa rzeczywiście dojechałaby do domu i dopiero tam miała objawy. Ale ta pierwsza połowa miałaby te objawy już za zakopcu. Nie mamy informacji o tego typu wydarzeniach, a więcej w związku z tym wszystkim raczej możemy założyć, że tego nie ma. OK? Można sobie założyć, że, czy niektórzy ludzie, którzy dostaliby objawów, Woleliby wrócić do domu i w, 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 swoim, w swoim rodzinnym mieście poddać się testom i ewentualnym leczeniom. To prawda. Eee, to byłoby oczywiście nieodpowiedzialne i ja serdecznie takie rzeczy odradzam, ale no, nieodpowiedzialność nie jest czymś, co jest obca nam Polakom. Prawda, więc tego nie można wykluczyć. Ale Podobno ten wirus tak naprawdę mocno siepie. Ja sobie nie wyobrażam robić na przykład nie wiem ile jest kilometrów z Warszawy, z Zakopca do Warszawy. Wiem, że się pociągiem 6 godzin jedzie. I, i, żeby, nikt, i, i żeby to nie zostało odnotowane. Samochodem, za kółkiem nie wyobrażam sobie prowadzić pod, z koronką no a jakby ktoś się wiózł, no to bardzo mocno tego kogoś narażasz, nie? Także przynajmniej, po... okej, okay. byliby ludzie, którzy by tak robili, ale na pewno nie wszyscy. A tego też tu nie ma. Poza tym pan profesor tutaj niechcący moim zdaniem bardzo mocno sugeruje, że sanepid nie spełnia swojego zadania, ponieważ gdyby tak było, to ci ludzie, którzy zarazili się w zakopcu, i wrócili na przykład do Warszawy, czy do Gdańska, czy do jakiegoś innego dużego miasta, powinni w wywiadzie mieć epidemiologicznym, że zarazili się w zakopcu. A więc po tak długim czasie powinno wyjść i na pewno by politycy to wyciągnęli, powiedzieli: słuchajcie, to w zakopcu musimy coś zrobić, zwłaszcza, że że te podhale takie bardzo buntownicze było, tak? Musimy coś zrobić, no ludzie masowo się zarażają w tych miejscowościach turystycznych, coś musimy zrobić. Gdyby tego bowiem nie zrobili, to by była skrajna nieodpowiedzialność, skrajna niekompetencja i moim zdaniem nawet poprzez zaniechanie narażenie ludzi i to dużej liczby ludzi na utratę zdrowia lub nawet życia. A za to jest paragraf, więc chyba nie można posądzać naszych polityków, że takie coś zrobili. Prawda? Yy, no, czy można posądzać też Sanepit o to, że tak bardzo chrzani te wywiady epidemiologiczne i po prostu no, nie dowiaduje się, że ci ludzie byli na wakacjach w Zakopcu, czy tam dzień dzień na Podhalu i, i że być może stamtąd przywieźli. Cóż, ja się nie. No, ja jestem daleki od chwalenia tego, jak Sanepit pracuje, ale, ale żeby tak, w ogóle. To, to mało prawdopodobne jest. Tak, tak, tak mi się, tak mi się. Tak mi wydaje. Tak mi się wydaje. Eee. Mhm. Tak wydaje. Lecimy dalej. E, dlatego jednak na COVID-19 nie chorują jednak sami górale. Którzy przecież turystów obsługują. Zdaniem e, dzieciątkowskiego e, i tutaj. Um, Dzieciątkowskiego. Wszystko dlatego, że, o, że obecnie turyści przebywają głównie na świeżym powietrzu, a mało w pomieszczeniach zamkniętych. No, zwłaszcza, zwłaszcza w knajpach nie przebywają w pomieszczeniach zamkniętych. Jak ktoś był na Krupówkach, to wie, że tam miejsca na ogródki to tak mało jest. Generalnie się siedzi w środku. Zwłaszcza w pociągach nie przebywają. Zwłaszcza w tym busiku, o którym było powiedziane, nie przebywają. Zwłaszcza w tych pensjonatach i hotelach nie przebywają. No Generalnie w góry to się jeździ po górach, pochodzić albo pojeździć na nartach, to jest prawda. No ale generalnie zimą bardzo podobnie. Choć oczywiście zmieniło się to, że te, że te ogródki, ale tych ogródków nie jest dużo. A poza tym to jest mniej więcej to samo. Także sorry, ale z tym argumentem pana profesora się gruntownie nie zgadzam. Yy, yy. A na otwartych przestrzeniach ryzyko zarażenia się jest bardzo małe, tłumaczę ekspert. Chciałbym w tym momencie zapytać pana eksperta, czy mógłbym zobaczyć, gdzie pan ekspert się sprzeciwiał, żebyśmy mieli nakaz noszenia maseczek na dworzu. No bo skoro ryzyko zarażenia się jest bardzo małe na otwartej przestrzeni, to czemu nam kazano się dusić w tych maseczkach na, na, na otwartym? Po na otwartym powietrzu. Ja, ja chciałem spytać właśnie w związku z tym pan ekspert kiedy się sprzeciwiał, bo ja się sprzeciwiałem, choć ekspertem nie jestem. Z kolei, z kolei profesor, y, doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Kuna jest pewny, że fakt, iż na Podhalu jest obecnie tak mało zakażeń jest właśnie potwierdzeniem tego, że mieszkańcy regionu nabyli już odporność zbiorową, czyli jest Dwóch ekspertów, z czego jeden nie jest lekarzem, tylko jest, jeśli rozumiem, jest mikrobiologiem i wirusologiem. Wirusolog chyba je, jest, ale tutaj nie ma nic o naukach medycznych, nie? A nie, przepraszam, też doktor nauk medycznych. Bardzo przepraszam. A więc jest dwóch, y, dwóch, y, dwóch y, naukowców, tylko że jeden jest doktorem habilitowanym nauk medycznych, a drugi jest profesorem, doktorem nauk, y, y, habilitowanym nauk medycznych. Wybiorę profesora. A więc z profesor, doktor y, nauk, me, doktor habilitowany na, nauk medycznych Piotr Kuna jest pewny, że fakt, iż na Podhalu jest obecnie tak mało y, zakażeń, jest właśnie potwierdzeniem tego, że mieszkańcy regionu nabyli już odpoje, na odporność zbiorową. A ja do siebie dodam, że to musi oznaczać, że, że turyści też są bardzo bliscy nabycia tej odporności. I już dlaczego mówiłem, to. to Dlaczego tak uważam, to już mówiłem wcześniej. Bo gdyby tylko górale mieli odporność zbiorową, to do tych, tej części górali, która nie jest odporna, bo odporność zbiorowa, jak już powiedziałem, polega na tym, że nie wszyscy są odporni, ale wirus nie może dotrzeć do tych nieodpornych, bo po drodze jest za dużo odpornych i oni stanowią taką swoistą barierę, no to, wśród, no to by dotarł po turystach. A po turystach też bardzo rzadko dochodzi, tak? Mhm. Czyli ci turyści też muszą być w dużej części odporni. Z mojej, w mojej opinii to jest niemal pewne, mówi naukowiec uniwersytetu medycznego w Łodzi. Podhale jest pierwsze ze względu na swoją specyfikę. Tu ludzie się mieszają. Co więcej, tę odporność zbiorową mają ją już lub wkrótce będą nabierać mieszkańcy także innych regionów Polski. Panie profesorze, oby pan miał rację. Oby pan miał rację. Ja się z panem profesorem zgadzam. To, to jasno wynika z liczb. Mamy obecnie już prawie 18 milionów Polaków zaszczepionych obiema dawkami. Do tego całą masę ludzi, która tą chorobę już, z tą chorobą już się zetknęła. Szacuje się, że jest ona nawet 4 razy większa niż liczba ofic oficjalnych chorych. Oficjalnych było około 3 miliony, czyli 3 razy 4 to jest 12. A ja dotam do tego, że jeszcze się szacuje, że tam drugi, co drugi się nie zgłosił, więc to można by jeszcze przemnożyć. To wynika z faktu, że wiele osób przechorowało COVID-19 bezobjawowo lub też miało pewne objawy, ale nie poszło się testować. Mam wielu znajomych na podhalu i wiem, że w tym regionie dużo osób zdecydowało się właśnie na ten drugi krok dodaje profesor Kuna. A mimo to nie było więcej zgonów. Zdaniem profesora, taka sytuacja nie jest niczym nadzwyczajnym. Różnych yy, koronawirusów znamy już około 20. Znaczy, nie, 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 około 20 to znamy tych koronawirusów, co powodują koronkę. Bo generalnie koronawirusów to znamy od pyty i od bardzo wielu lat. Nawet zaziębienie powoduje jakiś koronawirus. 20 i to od lat mówi no moim zdaniem trochę więcej. Z każdym ludzie żyją i nie mówimy już w tym przypadku o pandemiach. Ten koronawirus też spowszednieje. Co właśnie ma miejsce? Panie profesorze, pan profesor nawet nie wie, jak ja bym chciał, żeby pan profesor miał rację. Yy, natomiast no mówię, no politycy to w tym momencie mają przechlapane jeśli to się okaże prawdą, no bo dużo ludzi się bardzo, bardzo wkurzy. E, zwłaszcza, ale ja mam jeszcze jedno. Jedno, jedno wyjaśnienie. E, słuchajcie, e, żeby wyszły w chwili obecnej, jak mówił sam pan premier, a przecież nie powiedzie, że pan premier jest kłamcą. Polara, dwa wyroki sądu, że mówił nieprawdę. Ale i tak tak nie, mógł, nie powiecie, bo PiS zabrania, nie? W każdym razie pan premier mówił, że w lecie jak jest ciepło i wirusy są słabsze, w tym wirus korody też. Mhm. I więc może tak być, że w lecie na przykład więcej ludzi choruje tak trochę lżej, nie? A generalnie tak jest, że no żeby ci wykryli wirusa, to musisz iść na testy. Nie pójdziesz na testy, nie, nie wykryją ci wirusa. Oczywiście zachęcam do chodzenia na testy, żeby nie było wątpliwości, ale może też tak być, że po prostu mało się na podchalu testuje. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że w tej chwili to nie jest tak, że, wie, że mamy, mamy generalnie bardzo dużo testów wykonywanych. Zobaczymy korona, e, wirus, polska statystyki, sobie sprawdzimy, ile jest test? Przy naprawdę kilkudziesięciu. Wykrytych, no, tam ponad 100 wykrytych przypadkach w Polsce. Zobaczmy, ile się robi testów. Cholera, nie ma, nie ma informacji w Polsce, ile się robi testów, ale ostatnio, jak były te informacje, to się robiło wiele dziesiątek tysięcy tych testów. A, a bardzo mało z nich okazywało się pozytywnych. czy to dobrze, nie? Że, ma że mało wypadało. Ale generalnie to, co chcę powiedzieć, to to, że w chwili obecnej najwięcej testów się robi, bo na przykład chcesz wyjechać za granicę samolotem. W Zakopanem nie ma lotniska, na Podhalu nie ma lotniska, albo na przykład chcesz pójść do szpitala. I to też nie jest tak, że każdy szpital tak robi. Jedne robią, drugie nie robią, ale większość robi. Natomiast górale to tak raczej no, w sezonie turystycznym operacji planowych, a to głównie przed planowymi się robi, no bo taką ratującą życie to mam nadzieję, że robią tak czy siak, nie? No ale generalnie tych operacji planowych to raczej nie chcą, nie, nie planują teraz, prawda? Robi się w dużych zakładach pracy. Na Podhalu nie ma dużych zakładów pracy. No, tam, są najważ... tam są hotele generalnie. No ale nikt normalny nie zrobi przesiewówki u siebie w hotelu, bo jak mu wyjdzie, że dużo pracowników ma, to mu ten hotel zamkną. Czyli sugeruję, że może również być tak, że tam się mało testów robi. A gdzie indziej dużo testów się robi. E, oczywiście wolałbym, żeby, i, i, i żeby nie było wątpliwości. Ja się też przychylam do tej, e, do tej opinii pana profesora. Że to już może oznaczać, że mamy odporność zbiorową. I tylko mam nadzieję, że ta kappa, kappa albo lambda, już nie pamiętam, która, sorry, już mi się mylą te warianty, która ma mutację w tym kolcu, yy, że odporność, przynajmniej ta naturalna, yy, będzie również na, na te nowe mutacje, które niestety przez niefrasobliwość polityków są przywleczone do Polski. Również a wcześniej do Europy, przez niefrasobliwość unijnych polityków. Pozdrawiam, bo to jest woją drogą takie bardzo ciekawe, nie? że nie można ludziom zabronić pojechać do jakiegoś kraju, gdzie jest inny wariant, bo nie, bo to ogranicza prawa tych ludzi, ale zamknąć cały kraj i 50 na 50% społeczeństwa nałożyć dolegliwości, to już można, nie? No to takie trochę dziwne. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!